Targi Easy First Packaging Innovation organizujemy już po raz trzeci. Są to targi poświęcone przede wszystkim nowatorskim, innowacyjnym opakowaniom, nowym rozwiązaniom w opakowaniach. Cieszymy się bardzo, że na trzeciej edycji mamy co więcej wystawców niż w roku ubiegłym, bo w tym roku swoją ofertę reprezentuje tutaj 90 firm na 87 stoiskach. To już jest znacznie więcej niż w roku ubiegłym, co dowodzi, że targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz większą popularnością i są przede wszystkim doceniane przez zwiedzających, bo zwiedzających już pierwszego dnia mamy dużo więcej niż w zeszłym roku. Na targach prezentowane są nowości, prezentowane są innowacje, prezentowane są nowe rozwiązania. Hitem tegorocznych targów są wyjątkowe opakowania biodegradowalne. Takie, które jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej rozpuszczają się, znikają i nie przeszkadzają naturalnemu środowisku człowieka. Ciekawe są również nowe designy, nowe projekty, nowe wzory opakowań, co jest bardzo interesujące przede wszystkim dla branży kosmetycznej czy dla branży spożywczej, bo wiadomo, że towar sprzedaje się także przez opakowanie. Pracuję w drukarni Esdruk, jesteśmy firmą z Krakowa. Nasza firma zajmuje się drukiem opakowań na kartonach metalizowanych, wysoko uszlachetnionych, na foliach PVC, PET, polipropylen. Współpracujemy z firmami kosmetycznymi, m.in. z firmą Dax Cosmetics, z producentami alkoholi, z firmą Torang, z firmą PWI z Krakowa również. Zaprosiliśmy kilku naszych klientów obecnych, poznaliśmy również nowych klientów, którzy są zainteresowani ofertą naszej firmy na targach Easy First. Jestem mile zaskoczony frekwencją na tych targach i firmami, które nas odwiedzają. Wydaje mi się, że targi są zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i bardzo tak naprawdę trafiające w potrzeby nasze, czyli firmy, które sprzedają opakowania. Nasza firma zajmuje się drukiem fleksograficznym, papierów samoprzylepnych, folii samoprzylepnych, laminatów, różnego rodzaju folii polipropylenowych, etykiet IML, jak i sliwów folii PVC. Dla naszych klientów na dzień dzisiejszy mam do zaproponowania opakowanie full body sleeve, czyli opakowanie, gdzie można zastosować etykietę rękaw termokurczliwy, dzięki czemu całe opakowanie, czy butelka, czy kubeczek można wykorzystać w formie marketingowej tutaj do sprzedaży produktu. Targi postrzegamy pozytywnie jako firma. Mamy nadzieję, że znaleźliśmy kilka tutaj, można powiedzieć, nowych rozwiązań, nowych klientów, także na plus, duży plus. Oczywiście targi Easy First są miejscem, gdzie możemy spotkać się z naszymi klientami, porozmawiać, zbliżyć nasze kontakty. W jednym miejscu można odbyć kilkadziesiąt nawet spotkań z klientami, a wiadomo, że żeby to można było zorganizować tutaj, odwiedzając każdego z nich osobno, dużo większy nakład czasu jest potrzebny i finansowy. Dzisiaj pokazujemy dwa nowe urządzenia. Pierwszy system to system etykietowania dwustronnego z dwiema głowicami etykietującymi i rzecz zupełnie nową, czyli sterowanie, centralne sterowanie całym urządzeniem obiema głowicami etykietującymi. Targi, tak jak zeszłoroczna edycja, są w naszej opinii udane. Klienci, którzy przychodzą, to są ludzie, którzy są naprawdę zainteresowani i wiedzą, czego szukają. Każde opakowanie, szczególnie w tej chwili, które jest na rynku i opakowanie z wyższej półki, musi być dobrze zaetykietowane, bo klienci kupują nie tylko produkt, ale kupują również opakowanie. Także bardzo dobre urządzenie etykietujące, które naklei etykietę w bardzo dobry sposób i precyzyjnie, to jest połowa sukcesu. What do you think about exhibition? You see, the exhibition here in Warsaw for Steger packaging is very good. We make in 2 hours more contacts than on other exhibitions. So we had the experience in the past from the Taropak in Poznan. And that location here in Warsaw is much better than for the clients, for the customers, as in Poznan. That's our experience. Yeah, Steger Packaging is a Swiss-based company near Zurich, and we have two production plants, one production plant in Switzerland, the other in UK, in England.
and our turnover is about 35 million euro, and we have about 150-170 employees. Have you ever been in Poland? Yes, for sure. We have our sales is the last 4 years we started sales here in Poland, and yes, for sure we have some clients which say regular ordering, but the Polish market is a very young market for our kind of packaging, because it's high quality packaging in the luxury business, big good brands, yeah, because the packaging is much more expensive than a cardboard packaging. So I think the concept from the Easy Fairs to do it only 2 days is a good concept. Stawiamy się na targach po raz drugi, natomiast osobiście nie byłam na targach w zeszłym roku. Wydaje mi się, że są dosyć małe, natomiast jest sporo docelowych klientów, więc jesteśmy zainteresowani też wystawieniem się w przyszłym roku. Będziemy kontynuować. Ciekawe są w porównaniu z innymi targami, w których uczestniczyliśmy w tym roku i będziemy uczestniczyć. Myślę, że są jednymi z ciekawszych pod kątem potencjalnych klientów. Meble oczywiście są pewnym rodzajem gadżetu targowego i jak mają przyciągnąć i zainteresować klientów naszymi możliwościami w zakresie kreacji. Natomiast to jest praca tak naprawdę kilkutygodniowa od pomysłu do wykonania. Natomiast wykonanie samo w sobie to jest kwestia kilkadziesiąt godzin potrzeba, żeby wyciąć i złożyć te meble. To nie jest aż tak skomplikowane, jak być może wygląda. Mamy pewne plany, natomiast nie mogę ich zdradzić, ale owszem, jest to ciekawy nurt, wiadomo, ekologia i jest też spore zainteresowanie meblami. Czasami nawet w pierwszym momencie większe niż produktami docelowymi. Także przede wszystkim drukarnia jest bardzo szybko rozwijającą się drukarnią i ten rynek jest bardzo interesujący. W tegorocznej trzeciej edycji targów Packaging Innovation bierze udział 90 firm, nie tylko z Polski, także z zagranicy lub firmy, które są jakby dystrybutorami firm zagranicznych. Ale cieszy nas, że większość to są autentycznie firmy polskie, które prezentują autentyczne innowacje, autentyczne nowości i autentyczne ciekawostki, a więc nasze firmy są silne.